Witam ślicznie. Chciałbym dzisiaj zaprezentować system inteligentnego domu. System, który buduje moja firma Jabłoński Komputery i którą osobiście projektuję od podstaw. Tak więc nie jest to system preinstalowany, gotowy. Jest to system na zamówienie, pod klienta, na naszych płytach głównych, na naszych systemach i na naszym oprogramowaniu. Nie jest to jednak niemożliwie drogie. Nie jest to po prostu niedostępne. Są to ceny nawet niższe niż konkurencji z gotowymi systemami rozwiązań. Tak o połowę niższe. Chciałbym więc prezentować na przykładzie mojego mieszkania skromnego, jak ten system działa, co można. Oczywiście u mnie nie są zaimplementowane wszystkie możliwości techniczne, jakie tylko potrafimy zbudować. Z prostego powodu. Po prostu tego w mieszkaniu ja nie potrzebuję. Gdybym miał dom jednorodzinny, pewnie bym potrzebował trochę więcej systemów, chociażby do ogrodu. Okej, to co? Zaczynamy tą drogę. Jednym z ciekawszych miejsc mojego mieszkania jest oczywiście mój salon. I za chwilkę zaprezentuję, co on w zasadzie potrafi i w jakim stopniu jest inteligentny. Należy zacząć od bardzo prostej rzeczy, co wydawało mi piękny, słoneczny się dzień i powiedzmy podświetlenie. No właśnie, u mnie nie ma płytek, u mnie są takie ciekawe pleksy. Ale nie jest to spowodowane jakąś oszczędnością. Jest to spowodowane tym, że jeśli włączymy światło, one się podświetlą. W nocy daje to obłędny widok. Mamy też od razu przycisk. Przycisk jest naszego pomysłu, absolutnie. Jest to przycisk, który przełącza wszystkie światła w tym pomieszczeniu jedną gałką. Gałkę się obraca i klika. Także można zapamiętać później ilość skoków i nawet nie trzeba do lampki patrzeć. Pierwsza lampka włącza nam podświetlenie tutaj. Druga lampka włącza tutaj. Teraz trzecia lampka. A no ta włącza nam podświetlenie pod tą szafką. Mamy też możliwość włączenia obu tych. Wtedy się i ta świeci. Albo włączyć możemy wszystkie. A jeżeli na maksa przekręcimy, to się tak plusować jaśniej i ciemniej. Wtedy wszystkie wyłączymy na raz. No, oczywiście w przypadku tej mamy jeszcze sznureczek. Bo możemy tylko ze ściany włączyć szybko światło. Możemy też dotknąć. Jak dotkniemy, to włączy nam się oświetlenie na suficie. Ono tak fajnie sobie się rysuje. No, a gdy dotkniemy drugi raz, to oczywiście zacznie znikać, aż się wyłączy. Jest to listwa RGB w technologii cyfrowej. W związku z tym można ją na dowolny kolor świata zaświecić. Mamy też tutaj oczywiście zainstalowany system rozpoznawania ruchu. Jest on konieczny, by w nocy sterować oświetleniem, ale też po to, by system po prostu działał jako system alarmowy. W związku z tym mamy czujki ruchu. I to jest przykładowy czujniczek ruchu. Kolejny jest z tej strony. W związku z tym jest rozdzielone.
Tym sposobem, że mamy dwa czujniki, rozdzielony salon z kuchnią i dwa czujniki, system nawet wie, czy to jest w kuchni, czy też w salonie. To też ma znaczenie, ponieważ czasem chcemy tylko część kuchenną oświetlić, czasem tylko salon, a czasem wszystko. Są to też jeszcze kolejne ciekawostki, które za chwilkę zaprezentuję. Na przykład uruchomienie światła spowoduje oczywiście włączenie światła, ale też podświetlą się szafki i co w dzień słabo widać, podświetli się telewizor. Jeśli teraz dla odmiany wyłączymy, wszystko pogaśnie. Mamy jeszcze jeden system, który jest w salonie i który w zasadzie jest konieczny też w domu, no bo dom się musi sam odkurzać. W tym celalonie mamy robota Xiaomi. Robot ten jest synchronizowany z inteligentnym domem i w związku z tym włącza się, gdy coś taka potrzeba, a wyłącza, gdy powiedzmy wrócimy do domu za szybko. Jak było widać na załączonym materiale przed chwilką, światła w salonie same się włączają. W zależności od tego, gdzie podejdziemy, co zrobimy, system zareaguje zupełnie automatycznie. Wie, że jest dana osoba w pokoju, wie, kto jest w pokoju, wie, czy masz telewizję, czy słuchasz radia, czy gotujesz. I na podstawie tego w salonie i w kuchni, bo to jest u mnie część wspólna, wszystko się odbywa w pełni, samodzielnie i automatycznie. Cały ten system to jedna spójna całość, a wszystko dzięki zbudowaniu z takich układów jak ten, tutaj już z kabelkiem, lutowanym opornikiem, bo pod konkretne zamówienie. Natomiast dzięki tym właśnie płytkom po prostu to wszystko się dzieje, ta cała magia wkoło nas. Jeśli jesteś zainteresowany tego typu cyklem moich filmów, koniecznie zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzu. A z przyjemnością pokażę inne części mojego domu w kolejnych odcinkach. Chociażby cały system zarządzania ogrzewaniem, czy system oświetlenia innych pokoi, łazienki.